No, dziękuję bardzo. Nie, trener ma inne zdanie zawsze akurat po meczu, więc zostawia sobie to na odprawę kilka dni po nim, więc no, nigdy nie chwali nikogo akurat no, od razu po meczu. No tak, tym bardziej, że przez okres przygotowawczy nie graliśmy pełne 90 minut i już w 60 minucie czy 65 już skurcze łapały, więc trener też to zauważył i była potrzebna zmiana. Fajnie, bo kto wchodzi daje tej drużynie no, nową świeżość i to też dobrze wyglądało, z tego też strzeliśmy bramkę. To znaczy trener nie każe nam grać akurat na danej pozycji. Po prostu wychodzę jako lewy pomocnik, a gram po prostu tam gdzie mnie potrzebują, więc to akurat tak wygląda. No na pewno pierwsza połowa była no, dla nas bardzo dobra, ponieważ no, zdominowaliśmy Dundee i po prostu my cały czas prowadziliśmy grę. Druga połowa może z racji tego, że nie mieliśmy już tyle siły, no, wychodziła, że jest pół na pół, bo te Dundee też prowadziło grę. No ale cieszy to zwycięstwo i mam nadzieję, że już za tydzień no, dopniemy tego i po prostu przejdziemy do dalszej fazy. No tak, jeśli on ma zamiar w pierwszym kontakcie z piłką strzelać bramki, to cieszy to i na pewno coś strzelimy. Dobre wrażenia, bo myślę, że zaprezentowaliśmy się pozytywnie. Wygraliśmy mecz, który nie był łatwy do wygrania. I jedziemy do Szkocji pełni świadomi własnej wartości. I chcemy powtórzyć podobny styl gry, co zaprezentowaliśmy dzisiaj we Wrocławiu. Szczerze powiem, że jestem naprawdę bardzo poobijany i zmęczony. W polskiej lidze jednak zupełnie jest inny poziom pod względem fizyczności, bardziej jest gra chyba techniczna. Tutaj Szkoci przede wszystkim stawiają na fizyczność, na zawziętość i to czujemy teraz na własnej skórze. Szczerze powiedziawszy, myślę, że to zależało przede wszystkim od ich taktyki, bo nastawili się na grę z kontry, na odbieranie ataków na własnej połowie i myślę, że to tak mogło z boku wyglądać, ale uważam, że są dobrymi piłkarzami i co pokazali w kilku akcjach, w kilku kontrach, które przeprowadzili, mieli dwie groźne sytuacje i myślę, że u siebie pokażą zupełnie inny futbol. No tak, ale no, piłka nożna to jednak gra błędów i myślę, że my wiele akcji również stworzyliśmy sobie poprzez błędy piłkarzy Dundee. No nie można grać całego meczu na zasadzie, że nikt nie popełnia błędów, bo gole by nie wpadały, więc myślę, że z jednej strony nasze błędy, ale z drugiej strony też agresywność piłkarzy Dundee to spowodowała. Ciężko mi powiedzieć, chcielibyśmy powtórzyć przede wszystkim grę z dzisiejszego spotkania, bo uważam, że graliśmy dobrze piłką i Szkoci mieli z tym problem. Zobaczymy, jak oni podejdą do rewanżu. Nie, ja myślę, że bohaterami jesteśmy wszyscy, cały zespół i cały klub. Dobrze się przygotowali na ten mecz i pocieszymy się dzisiaj i musimy się przygotować na mecz we Szkocji. No nie wiem, spróbowałem, a jak jechał sam na mnie, aby otworzyłem mu moją lewą stronę, aby tam wjechał, na koniec wskoczył do tej paszczy i zdarzyło się interweniować.